Hej, hej, witam bardzo serdecznie, moi mili, z tej strony Ngelo Quero, szopa wojennego mistrza. Tutaj ostatnio żeśmy go pokonali, co prawda za trzecim razem, ale słuchajcie, pokonaliśmy, to jest najważniejsze. Teraz możemy ruszyć w dalszy obieg, żeby wyeksplorować to miejsce. Koniec końców niewiele już naprawdę zostało. Oho, tutaj mamy jakiś w ogóle olbrzymów, które sobie chadzają. Dlatego myślę, że najlepiej będzie po prostu zacząć od tej strony, żeby się później nie nabiegać. Co to było? A, to jest to obozowisko, na którym byliśmy. No i teraz właśnie potrzebujemy przedostać się wyżej. Czyli tutaj. Tutaj mamy olbrzymy. Tam mamy jakieś bajorko małe. I tam też już byliśmy, bo tam pomagaliśmy temu panu Garnkowi. Okej. Czyli mamy jasność sytuacji, jak to wygląda tutaj. No i pięknie. W ogóle 6200 mam z czego? Aha, bo ja go pokonałem przecież. No ale powiedzcie mi taką jedną rzecz, bo tak w sumie się zastanawiam. Skoro on był też zmatowiałym, to na jakiej zasadzie my go zabijamy i on bezpowrotnie tak jakby znika? On musi się gdzieś pojawić. Tak mi się wydaje. Akurat nie to miałem na myśli. Ja pierniczę, już palpitacji serca dostałem teraz właśnie. Idziemy zabić kolejnego, bo to są, jak widać, oni nie są aż tak ciężcy do ubicia, ale wystarczy jeden. A, okej. Ale wystarczy. Wystarczy jeden błąd i. I właśnie leżymy martwi. Ej, no nic nie widzę za bardzo. Dobra, zginiesz. Bardzo dobrze. Uch, blisko było. Wątroba bestii. No ogólnie zostaje nam teraz ten jeden jeszcze. No uzdrowiłem się, jakby nie spojrzeć. No ale bywa jak bywa. Akurat tak jak mówię, tutaj one są dosyć fajnym celem, jeśli chcemy sobie tutaj poekspić trochę, bo zabić powiedzmy 10 rycerzy jest na pewno bardziej czasochłonne niż skupić się na właśnie takich burzowych olbrzymach, czy trollach, czy nie wiem co to w sumie jest. Nie no, olbrzymach.
Dobra, widzę cię, panie kolego. Ty się przyczyniłeś do tego, że tutaj się to potoczyło, jak się potoczyło. A, bo to taki atak jest i dlatego ja go powalam. Czaję bazę. No i super. Pierwszy raz tutaj mam 10 tysięcy, szczerze powiedziawszy. I teraz pokażę wam też... Pokażę wam też taki fajny mały myk. Mianowicie... Mamy tutaj właśnie takie miejsce, nie? Zobaczcie se. Robimy teraz tak. Tamtą stronę nie radzę skakać. Ale tutaj prędzej. O! A nie, to nie jest akurat to miejsce. Bo było takie jedno miejsce, w którym właśnie też coś takiego była, taka, nazwijmy to, drażnica. Ale akurat tam się dało wskoczyć, a tu się nie da wskoczyć. Dobra, czyli zwracam honor. Pomyliłem się. Aha, czemu w ogóle ty mi wyciągasz... To? What the hell? Skubany. Się rozbrykał tu. Wow, to musiało boleć, panie kolego. No i super. Akurat nie tego się miałem napić. Znowu mały misklik. No i okej. To tutaj było w ogóle jeziorko? Ano było faktycznie. Tu było to. Tu było to. No tam też byłem już akurat. No dobra. Tam na dole mamy tą burzową bramę oczywiście. A na strażnicy byliśmy, ale po przeciwnej zupełnie stronie. Także ten rejon mamy tutaj też wyeksplorowany. Możemy jeszcze tutaj sobie gdzieś górą przelecieć, żeby zobaczyć, co my tutaj będziemy ciekawego mieli. O, mamy na przykład cmentarzysko, a na cmentarzysku znowuż kolejne sobie runki zdobędziemy. Dokładnie. Złoty run. Złoty run. No, na to trzeba uważać właśnie, na te wybuchowe ewenementy. Trio? Jest kolejny. Jest kolejny. I tutaj jest jeszcze jeden. Wow. Co? Serio? Baran mnie zabił. Ej, nie wierzę w to, nie? To się nie stało. Ja pierniczę, ale wstyd. Nie, nie, po prostu nie. Powiem wam szczerze, takie coś to mi się jeszcze w tej grze nigdy nie przytrafiło. Gdzie ja tu jestem w ogóle, że tu jakieś przedmioty leżą? O, tu jest to.
Moje nieszczęsne miejsce śmierci. No i dobra, ten cmentarz też tutaj chyba jest wyeksplorowany. No dobra, czyli mamy tak jakby wszystko. Okej. Oczywiście to pomijamy, bo tutaj byliśmy z nią, porozmawiamy, jak tutaj przedostaniemy się do zamku. A tymczasem, mając wszystko praktycznie za sobą, możemy udać się do nadmorskich ruin, albo w sumie do jeziora Akela. Do tego jeziora przejdziemy sobie mostem na całkowicie nowy rejon, drugi, który nie jest odkryty przez naszą mapę. A właśnie, jeszcze w ogóle wypadałoby wydać te nasze runy. Rozwój postaci na przykład na wytrzymałość, żeby zwiększyć udźwig. Albo też siłę. Ale myślę, że siła tutaj będzie bardziej potrzebna, jednak mimo wszystko. Od razu można w sumie dwa poziomy sobie pocisnąć, tylko będziemy potrzebować do tego w sumie tej runy. Dokładnie. Rozwój postaci, tak jest, siła. Ewentualnie tu punkcik wytrzymałość. Bardzo dobrze. Zobaczmy, jak to teraz wygląda tutaj. No, teraz będzie średni ciężar właśnie. Ale bardziej by mnie to interesowało. Tutaj będzie duży w dalszym ciągu. No nie fajnie, nie fajnie. Jestem o kilogram przeciążony tylko. A tu są same cięższe warianty. Mogę ewentualnie jak czosnek wyglądać. No trochę to zwiększa, ale dzięki temu akurat mam ten średni. Dobra, mniejsza z tym talizman. Talizman dalekosiężnej strzały, młota, medalion, coś tam, dobra. Niczego ciekawego tutaj nie mamy. No to okej. Myślę, że śmiało możemy siadać na konia i ruszać ścieżką na wprost. Złoty run. Dobra, i teraz tutaj generalnie jest taki rejon, na którym trzeba uważać. Dlatego tu jest posąg Mariki. A trzeba uważać, bo tam jest taka balista, która będzie strzelać w nas. No i całkiem nieciekawie to będzie wyglądać ogółem. Bo ona zadaje masywne obrażenia. A czy w sumie to nie jest balista, a gościu, który nią operuje? No nie, no co ty robisz? Czemu ty się odsuwasz? Okej. Kubany, skąd ty żeś się tu wziął? No i dlatego właśnie o tym mówiłem. Pięknie. No i tu się możemy już z nimi napieprzać, bo ta balista się nie odwróci. O, ten będzie miał więcej dusz, bo mu się oczy świecą ładnie. O, 320. I klucz kamiennego klucza. Pięknie. Klasak z motywem drzewa i bestii. Kamień kowalski. Tutaj mamy niegasnącego motylka. To oczywiście możemy zniszczyć sobie. O, właśnie.
Teraz zemsta. Okej. Okay. Czy to mam utracona łaska, dlatego w prawo może spróbuj tego. Płaczący półwysep. A w ogóle ciekaw jestem, co tu jest. Tak niepozornie to trochę wygląda. O, da się nawet wskoczyć, super. Ale... Ryzykownie trochę to wygląda. Chociaż... Nie, niczego ciekawego tu nie ma w sumie. Myślałem, że tu coś będzie ciekawego, a się okazuje, że... ...że nie ma nic. No dobra, mniejsza z tym. Wracajmy zatem. Jak się będzie dało wskoczyć, a da się. Ciekaw jestem tylko, czy na te posterunki, na te strażnice u góry można sobie skoczyć. Znaczy, nie tyle wskoczyć, co po prostu wejść. Ale raczej wątpię, bo nigdzie wejścia nie ma. Chyba, że trzeba mieczem lutnąć, to wtedy się, nie wiem, takie przejście pojawi. Z dołu raczej to też wątpliwe, żeby było jakiekolwiek wejście. My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. Dostarczymy list oczywiście. List Iriny. A, ona coś tam jeszcze mówiła do nas. No dobra. Zaniesiemy ten list oczywiście. Ona to nie handlarz, żeby ją zabijać. Co na co, co, co? Wiadomość to by się przydało. Ktoś tu nasrał tyle wiadomości, no... Powaliło kogoś do reszty. A, mamy tu żołnierzy w ogóle. Mamy też olbrzyma. Jezus Maria, ile tych psów tam jest. Powiem wam szczerze, że akurat te psy to jest najbardziej irytujące gówno, które może być w tej grze. Jednego właśnie tutaj przyciągnąłem do siebie. Ja zaraz z krzaka mu wyskoczę. Jeszcze żyjesz? Ja pierniczę. Skubany. Dobra, spróbujmy może zrobić to tak. Nie, właśnie nie na nim się skupiaj. Bardzo dobrze. Super, jeśli pozbyłem się teraz psów,
bo będzie znacznie łatwiej mi ubić tego odpoczywającego sobie. Olbrzyma. Dobra tam, nie będę mu krytycznych zadawać. I tak właśnie umarł. Dobra, możemy tutaj ubić sobie tego. Tutaj jeszcze mamy też pieska. Tego akurat się udało z rozbiegu zabić, a tam mamy jakieś dziwactwa. Co to znowu tu jest? Atakuje mnie z krzaków w ogóle. Mamy tu jakąś w ogóle skrzyneczkę w tej karawanie? No coś jest. Gwiazda zaranna. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Jest gorsza generalnie, ale jest dużo lżejsza na przykład. Dobra, wiecie co wam powiem? Spróbuję sobie zrobić pewien eksperyment, mianowicie... Dajcie mi jego, no. Dobra, zadaję temu jednemu tylko 93. Ja rozumiem ogółem też kwestię tego typu, że ten miecz jest ulepszony. Tylko do plus 1. Tylko że to jest dwuręcznik, więc tutaj się troszkę to różni tym wszystkim. Ale dobra. To nie 80, a 130 to jest delikatna różnica, więc kubany jak poleciał. Kamień kowalski drugiego poziomu, okej. Coś tutaj też słyszę, jakiegoś robaczka. Ale on akurat nie jest tu, jest całkowicie na środku drogi. No dobra. Pięknie. Potężny strzał, który nie jest mi potrzebny, bo nie mam łuku. Okej. Gdzie teraz? Myślę, że tutaj sobie odpuszczę na razie to miejsce. Ale tam widzę miejsce łaski. Więc tam też będziemy mogli sobie odpocząć. I zakończyć odcinek oczywiście, a w kolejnym, no wiadomo jak jest. Ruszymy w kolejny segment tego miejsca. Mamy kolejnego handlarza, bo nie będziemy go mogli zabić. Ale najpierw z nim porozmawiamy. O, ma tutaj taki w sumie żelazny hełm. Zbroję łuckową. Ma medalion z bursztynem, który zwiększa maksymalną liczbę punktów życia. To w sumie ma sens nawet, powiem szczerze. Ale czy ja wiem, czy ja to chcę? To ma obrony po 11, 10, 12. A u nas ta zbroja. No nie, to jest dobra, niebo a ziemia. Dobra, ziomutek, sorry. Ale za tych handlarzy też dużo się dostaje z tego co widzę. No dobra, mniejsza z tym. Teraz możemy sobie tutaj odpocząć. No i zakończyć odcinek, jak już wcześniej wspominałem.
Powiedzcie mi tylko, ile mi jest potrzebne do awansu? 3300. 50% mam jak na razie. Dobra, to sobie odpuszczę. Zużywanie tych run. Dziękuję wam bardzo za uwagę. W kolejnym odcinku... O, jeszcze sobie zbiorę ten run. W kolejnym odcinku ruszymy oczywiście w kolejny rejon. Tego magicznego miejsca. No i... O, tutaj też. No i oczywiście będziemy eksplorować dalej. Zdobywać poziomy i takie tam inne. A póki co, raz jeszcze dzięki i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.